Dzień dobry, witam Was serdecznie na rodzinnych warsztatach artystycznych. Dziś chciałabym Was zaprosić do filcowania. Chodząc po targach bożonarodzeniowych i przeglądając internet, swego czasu trafiłam na przepiękne bombki malowane... Właśnie czym? Malowane wełną. Ja również zapragnęłam wykonać taką swoją bombkę. Niektórzy z Was już wiedzą, że lubię co jej raz wypróbować nowe techniki. Postanowiłam, że sama zrobię taką bombkę. Korzystając z wiedzy zawartej w internecie, stworzyłam, no właśnie, swoją pierwszą bombkę. To nie było bardzo trudne, wymagało oczywiście sporo czasu. Musiałam przeznaczyć na nią cały weekend. Efekt może nie jest bardzo powalający, ale jest to bombka estetyczna i daje dużo satysfakcji, że to jest moja własna. Z każdą bombką na pewno będzie coraz łatwiej i coraz lepiej nam to wychodziło, coraz szybciej będzie szło. Jak możecie koło mnie zobaczyć, mamy przepiękne bombki nam towarzyszące, wykonane przez artystkę zajmujące się tym na co dzień. Chciałabym Was zaprosić do wykonania własnej, swojej pierwszej bombki właśnie za pomocą filcowania. Będzie to prosty wzór. Żeby się nie zniechęcić na pierwszy raz. Potrzebne będą wełna, się nazywa wełną czosankową. Są to takie włókna, najczęściej zwierzęce, futerko zwierzęce, wyczesane ładnie, dlatego nazywa się czosankowa. Są również włókna syntetyczne. Potrzebne będą nam igły do filcowania. Od razu odpowiadam na pytanie. Nie można jej zastąpić zwykłymi igłami. To są igły do filcowania. Po pierwsze mają za co trzymać, a po drugie jak się przyjrzymy i dotkniemy na swojej igle, mają ząbki, które wbijając mają zahaczać włókienka czesanki, przez to plącze się i tworzy się zwarta masa. I od razu mówię, jedna igła nie wystarczy. Ja na swoich bombkach, na pierwszej bombce połamałam aż 4 igiełki. Potrzebne będzie jeszcze coś, na czym możemy zawiesić naszą bombkę. Bardzo fajne są te wkręcane zawieszki. Może nam się przydać klej, mogą nam się przydać nożyczki. Dzisiaj potrzebna będzie jeszcze nam szakształtka, bombka. Bombka styropianowa, na której będziemy filcować. Zapraszam do wykonania swojej pierwszej bombki. Cienkimi pasmami wełny pokrywam kulę styropianową. Ja wybrałam kolor zielony jako tło bombki, a następnie nakłuwam igłą do filcowania. Igłę powinniśmy trzymać sztywno i nakłuwać prostopadle do powierzchni bombki. Takie nakłuwanie ma na celu splątanie ze sobą połączenie włókien czesanki w jednolitą masę. Igłę wbijamy do momentu, aż nie będą wystawały pojedyncze włoski. Troszkę to potrwa. Pracę można przyspieszyć, używając kilku igieł naraz. Do tego służą specjalne obsadki, na przykład 3 lub 7 igłowe. Warto też zabezpieczyć sobie palce przed pokłuciem. Tło gotowe. Czas na dekorowanie. Będziemy robić kropki. Moja bombka będzie miała kropy czerwone i białe. Biorę cienkie pasemko czesanki, formułuję z niego okrągły placek. Można go porozcierać trochę w palcach. Przykładam do bombki i
Dziubię, 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 aż nie będą odstawać włoski i kropka połączy się z tłem. Postanowiłam dodać obwódki do moich kropek. Biorę cienkie pasemko wełny, skręcam w palcach, tworząc sznureczek. Układam wokół kropki i dalej nakłuwam. Moja bombka prawie gotowa. Zostaje nam zamocować haczyk, na którym powiesimy bombeczkę. Ja używam sprężynki. Bombka gotowa. Ufam, że Wam też się udało. A znając Was, wiem, że jeszcze dołożycie tutaj jeszcze dużo brokatu, więc Wam podpowiem. Możecie użyć cekinków i powbijać na szpileczkach. Wtedy będzie jeszcze się złociło. Technika, jak widzicie, jest w miarę prosta. Trzeba się wykazać tylko to odrobiną cierpliwości, a naprawdę może być satysfakcjonująca. Trzeba uważać na paluszki, a czas, który upłynął w trakcie wbijania igły w naszą bombkę, możecie wykorzystać do tego, aby posłuchać audiobooki. Jest wiele technik wykorzystywanych przy filcowaniu. Można wykonać wiele przedmiotów, nie tylko bombki. Za pomocą filcu i wełny czosnkowej możemy wykonać piękne obrazki, możemy wykonać aplikacje na ubrania. Wykonywane są również biżuteria, czy broszki, czy kolczyki, czy całe naszyjniki. Są też techniki wykonywania na sucho, filcowania, czyli taką, jaką Wam przedstawiłam, i filcowania na mokro, której raczej w bibliotece nie zastosujemy. Ale znając mnie, może kiedyś, kto wie, życzę Wam miłej zabawy i do zobaczenia do następnego warsztatu.